kim tak naprawdę byli starożytni Egipcjanie? Czy mieszkańcy faraońskiego imperium naprawdę budowali monumenty, używając prostych narzędzi i siły mięśni? A może Egipcjanie znali technologie, o których dzisiaj nie możemy nawet marzyć? Jedno jest bezdyskusyjne. Istnieje niezliczona ilość starożytnych artefaktów, których nie da się łatwo umieścić w logicznym kontekście. Co więcej, niektóre znaleziska są tak niezwykłe i kontrowersyjne, że opinia publiczna nie powinna ich zobaczyć. Czy starożytni Egipcjanie mogli widzieć przyszłość? Czy ktoś podróżował w czasie do starożytności? A może Egipcjanie posiadali futurystyczne, zaawansowane technologicznie maszyny, które z łatwością przewyższały nawet nasze własne? Prawie żadna inna kultura nie jest tak podejrzewana o to, że nie była tym, czym mówią nam książki, jak ta. Ale o co chodzi z tym założeniem? W jaki sposób niektórzy ludzie wpadają na pomysł, że Egipcjanie byli w rzeczywistości znacznie bardziej rozwinięci, niż chcieliby tego historycy? Takie hipotezy opierają się przede wszystkim na dziwnych odkryciach, których dokonano w starożytnym Egipcie. Pomyśl tylko o tajemniczych żarówkach z Dendery. Podczas gdy odpowiednie płaskorzeźby znajdują się w tytułowej świątyni Hator w Denderze, dzielą one opinię publiczną na dwa obozy. Konserwatywni twierdzą, że wszystko co widzimy to egipski mit stworzenia. Alternatywna strona przeciwna dostrzega jednak w pojemnikach w kształcie baniek nie łono bogini nieba Nut, ale w pełni funkcjonalne lampy elektryczne. A co z enigmatycznymi hieroglifami, które zdobią świątynię grobową Setosa I w Abydos? W rzeczywistości widzimy tutaj niezwykle dziwne struktury, które wyglądają jak samoloty i helikoptery. Jak to możliwe? Skąd Egipcjanie mogli w ogóle wiedzieć, jak wyglądały takie technologie i jak działały? Ale to nie wszystko. Mówi się, że czołg bojowy i łódź podwodna również wkradły się do hieroglifów Abydos. Do takiego wniosku doszła grupa Ancient Astronaut Society, która odkryła symbole w środku tzw. sali objawień w latach 90. Zespół zinterpretował obrazy jako niepodważalny dowód na istnienie preastronautyki. Innymi słowy, Egipcjanie byli w regularnym kontakcie z istotami pozaziemskimi. Podczas gdy mieszkańcy Imperium Faraońskiego czcili je jako istoty boskie, ujawniły one mieszkańcom Ziemi zaawansowaną wiedzę, która umożliwiła budowę piramid i tym podobnych. Nie jest jednak zaskoczeniem, że egiptolodzy o długiej tradycji interpretują hieroglify z Abydos nieco inaczej. Według nich inskrypcja pierwotnie odnosiła się do tzw. Nepti i nazwy tronu faraona Setiego I. Tłumaczenie wówczas byłoby następujące. Imię Nepti. Narodzony na nowo z potężnym mieczem niszczący 9 łuków. I imię tronowe, król górnego i dolnego Egiptu, pan obu krain, trwały jest porządek świata Re. Część inskrypcji zostały później pokryte gipsem i zastąpione imieniem Ramzesa II. Jednak gdy jasne kolory wyblakły z czasem, a tynk się skruszył, starsze hieroglify pojawiły się ponownie. Tak więc to, co wygląda jak współczesny helikopter, jest w rzeczywistości połączeniem oryginalnego znaku oznaczającego łuk i późniejszych hieroglifów oznaczających uderzające ramię, przepiórcze piskle i po prostu ramię. Domniemany czołg bojowy pochodzi z hieroglificznej mieszanki ręki i połowy. Łódź podwodna jest w rzeczywistości mieszanką ramienia oraz kosza. Oczywiście drugiej strony nie da się tak łatwo zbyć teorią o kruszącym się gipsie. Na szczęście jednak znalazł się ktoś, kto wiedział wszystko o sekretach świątyni Abydos. Kobieta, która twierdziła, że jest reinkarnowaną kapłanką świątyni i posiada wiedzę na ten temat. Miałam związek z Setosem I. Oczywiście jest wielu dziwaków, ludzi, którzy wymyślają najdziksze historie, aby dostać swoje 15 minut centrum uwagi. Ale w przypadku Dorothy Eady nie było to takie proste. Chociaż jej relacje nie mogły być bardziej dziwaczne, wydaje się, że wiedziała coś, czego w rzeczywistości nie mogła wiedzieć. Urodzona w Londynie w 1904 roku, zmarła w Al-Araba Al-Madfuna w Egipcie w 1981. Wszystko zaczęło się, gdy 3-letnia Dorothy spadła ze schodów i doznała obrażeń. Później nawiedzały ją tajemnicze sny i wizje. Prosiła rodziców, aby w końcu zabrali ją do domu. Dopiero gdy Dorothy odwiedziła z rodziną Muzeum Brytyjskie i zobaczyła tam zdjęcie świątyni Abydos, stwierdziła, że przybyła ze swoim ludem. Później Brytyjka intensywnie studiowała język i kulturę starożytnego Egiptu i ostatecznie przeszła na religię starożytnego Egiptu. Ostatecznie została rysowniczką techniczną dla najwyższego organu ochrony zabytków w Egipcie,
i badała świątynię grobową Setosa I od lat 50. XX wieku. A biorąc pod uwagę, że spędziła tu większość swojego wcześniejszego życia, ten krok wydaje się być logicznym. Niewiarygodne, ale prawdziwe. Podczas sesji duchowej, w której Dorothy skontaktowała się ze swoim przeszłym ja, zapisała swoją historię w doskonałych starożytnych egipskich hieroglifach. Symbole mówiły, że tysiące lat temu była dziewczyną o imieniu Bentreshit, która dorastała jako sierota w świątyni. Tam sama została kapłanką, a także spotkała króla Setosa I. Te twierdzenia pokazują, że było to coś znacznie większego niż przelotne spotkanie. Dorothy, czyli Bentreshit, wdała się w zakazany romans z faraonem i zaszła z nim w ciążę. Ponieważ jednak wiedziała, że ciąża jest równoznaczna ze śmiercią, odebrała sobie życie. Zgadza się. Potem się obudziła. Ale poczekaj, mówi się później, że Dorothy posiadała niezwykłą wiedzę na temat świątyni. Była w stanie zlokalizować ruiny zaginionego ogrodu świątynnego, którego żaden archeolog wcześniej nie odkrył. Znała również położenie starych tuneli i grobowców, dokładną lokalizację malowideł świątynnych, które nie zostały nawet opublikowane w tym czasie. Pomimo jej, no cóż, powiedzmy, idiosynkratycznych twierdzeń, publikacje naukowe Dorothy Eady nigdy nie zostały zakwestionowane. Czy to dowód na istnienie zaginionych technologii? Pamiętasz, jak twój nauczyciel historii mówił, że kamienne bloki starożytnych Egipcjan były tak precyzyjne, że nawet kartka papieru by się nie zmieściła między nimi? Rzut oka na piramidę Chefrena, by uświadomić sobie, że Egipcjanie stworzyli architektoniczne arcydzieła na wielką skalę. Ogromny pomnik składa się z około 2,5 miliona kamiennych bloków. I rzeczywiście niektóre ze starożytnych zabytków wciąż świadczą o niesamowitych umiejętnościach Egipcjan. Poszczególne kamienie pasują do siebie tak idealnie, że nie jesteśmy nawet w stanie stwierdzić, gdzie kończy się jeden blok, a zaczyna drugi. Jednak nie tylko precyzja sprawia, że starożytne egipskie budowle są tak imponujące, ale także ich rozmiar. Spójrzmy tylko na świątynię Doliny Króla Kafra. Znajduje się ona w pobliżu Wielkiego Sfinksa, a wiele z jej bloków z różowego granitu waży ponad 30 ton. A jednak te ogromne, pojedyncze elementy zostały połączone tak idealnie, że wyglądają jak przerośnięte puzzle. Nawet dorośli mężczyźni wyglądają jak małe dzieci w obliczu imponujących bloków, ale to nie wszystko. Materiał budowlany, który ważył kilka ton, został również przetransportowany z miejsca oddalonego o nie mniej niż 800 km od płaskowyżu w Gizie. Ale jak to było możliwe w ówczesnych czasach? Według konwencjonalnych historyków, Egipcjanie używali statków do transportu ładunku przez Nil. Jest jednak spory haczyk przy tym założeniu. Nawet największe starożytne egipskie statki, które zostały do tej pory odkryte, nie byłyby w stanie wytrzymać takich obciążeń. Wróćmy jednak do wyjątkowej precyzji bloków. W niektórych miejscach wygląda to tak, jakby zostały wycięte przy użyciu technologii laserowej, a następnie połączone. Ale w jaki sposób Egipcjanie opanowali te zadania? Pytania, w jaki sposób mieszkańcy faraońskiego imperium byli w stanie wiercić i piłować skały takie jak bazalt i granit, jest jednym z najbardziej kłopotliwych. W końcu potrzebowali materiału, który był co najmniej tak twardy jak kwarc. Zakłada się, że piły miedziane były używane w połączeniu z mieszaninką wody, gipsu i piasku. I chociaż mogło to być możliwe, wszyscy możemy się zgodzić, że była to niezwykle żmudna praca i zajęła ogromną ilość czasu. W tym kontekście pojawia się fundamentalne pytanie, dlaczego Egipcjanie mieliby kontynuować pracę przez wiele godzin, skoro blok i tak nie nadawał się do użytku z powodu usterki? O co w tym wszystkim chodzi, staje się jasne, gdy spojrzysz na następujący kamienny blok. Wystawiony w Muzeum Egipskim w Kairze, mówi się, że to nic innego jak kamienna wpadka. Innymi słowy, robotnik zniekształcił cięcie, czyniąc blok bezużytecznym. Ale dlaczego kontynuował cięcie tak długo? Czy naprawdę zdał sobie sprawę ze swojego błędu dopiero tak późno? W tym momencie nie powinniśmy zapominać o jednej rzeczy. Aby sprawdzić skuteczność rzekomych technik, niektórzy egiptolodzy postanowili poddać je praktycznemu testowi. Podczas gdy dwaj mężczyźni zmagali się ze swoimi piłami, penetrowali skałę z prędkością 4 mm na godzinę. Ile więc godzin starożytni Egipcjanie musieliby kontynuować piłowanie, zanim zorientowaliby się, że popełnili błąd? Dla niektórych osób przedstawione przykłady prowadzą do gorąco dyskutowanego wniosku. Metody stosowane przez mieszkańców imperium nigdy nie były tak prymitywne, jak dziś twierdzimy.
dysponowali technologiami, które umożliwiały błyskawiczne rzeźbienie potężnych bloków kamienia. Tam, gdzie historyczny diabeł tkwi w szczegółach, musielibyśmy przyznać, że przez wiele stuleci byliśmy na niewłaściwym torze. Ale czy to możliwe, że to kontrowersyjne założenie pokrywa się z rzeczywistością? Kto wie? Być może dowód wciąż leży uśpiony gdzieś w gorących piaskach pustyni. Ale to, czy pewnego dnia uda nam się go zobaczyć, to już zupełnie inna historia. Jesteś entuzjastą ekscytujących tajemnic egipskich? Włącz subskrypcję i bądź z nami na bieżąco.